Cześć! Czy miałeś czasem tak, że chciałeś coś zmienić w swoim ulubionym Simie, ale po prostu już się nie da? To, co zobaczysz w tym filmie, pozwoli ci bez problemu ominąć wszystkie te problemy. Grasz na PC lub PlayStation? Nie ma problemu. Zostań ze mną, a dowiesz się wszystkiego. Ja jestem Sim Artur, a w dzisiejszym poradniku o tym, jak edytować ponownie wygląd i osobowość twojego Sima. Gdy tworzymy rodzinę po raz pierwszy, to wydaje nam się, że jest to ta idealna i doskonale dopracowana. Ale z czasem zmienia się nam pomysł i rozgrywka jest trochę inna niż zakładaliśmy wcześniej. Albo po prostu znudzi wam się już ten sim i chcielibyście go trochę pozmieniać. Ale niestety nie wszystkie elementy są dostępne, na przykład wiek czy cechy osobowości albo szczegóły ciała, albo nawet związki pomiędzy simami są zablokowane. Ale można to zmienić i odblokować wszystkie elementy, tak jak to było podczas tworzenia sima za pierwszym razem. Są na to dwa sposoby. Pierwszy sposób dotyczy tylko granej rodziny. Gdy jesteś w trybie życia z rodziną, którą chcesz edytować, to otwórz okno poleceń. Jeśli grasz na komputerze, zrobisz to wciskając te klawisze jednocześnie. By zrobić to samo na PlayStation, wciśnij tą kombinację. A gracze Xboxa muszą użyć tej kombinacji. Gdy już to zrobisz, musimy teraz wpisać właśnie ten kod i nacisnąć Enter. Następnie wpisz drugi kod i ponownie wciśnij Enter. Teraz zamknij okno poleceń, najedź na wybranego Sima i naciśnij na niego, przytrzymując w tym czasie Shift. Kliknij i naciśnij przycisk Modyfikuj wstwórz Sima. Drugi sposób dotyczy dowolnej rodziny, jaką chcemy edytować. Wejdź w tryb życia dowolnej rodziny. Jak poprzednim razem, otwórz okno poleceń. Dla komputerów wciśnij te klawisze. Na PlayStation użyj tej kombinacji, a na Xboxie właśnie tej. Gdy już to zrobisz, musimy teraz wpisać ten kod i wcisnąć Enter. Następnie wpisz drugi kod i ponownie wciśnij Enter. Zamknij okno poleceń i wyjdź do otoczenia. Następnie naciśnij Zarządzaj rodzinami. Znajdź tą rodzinę, którą chcesz edytować i kliknij na nią, a następnie wciśnij Edytuj. Teraz możesz dowolnie zmieniać wszystkie opcje w Stwórz Sima. Znając te dwa sposoby, już nigdy nie będziesz miał uciążliwego problemu z brakiem możliwości w pełni edytowania już stworzonego Sima. A jeśli podoba ci się nowa wersja Liberty Lee, to zostawiam ci link do mojej metamorfozy w opisie. Kliknij łapkę w górę i dzięki za oglądanie tego poradnika. Zapraszam cię też do obejrzenia moich pozostałych poradników i filmów z nowościami o The Sims 4. Słyszymy się już niedługo, trzymajcie się.